wygrał ten bal. Mogłeś mi założyć ten kostium? Fajny kostium, Karol! Dzięki! Spóźniłeś się! Głupi Damianek aż 5 razy zmieniał kostium. Wszyscy na stanowiska! Wyjątkowo duża frekwencja, nie sądzi pan? Miecio jest w pogotowiu. Olo też jest gotowy. Szybciej! Nie za gorąco ci w tym kostiumie? Ja nie wiem. Chodź! Piękny kostium, Wandziu. Dziękuję, pani dyrektor. Dzieła. Świetne przyjęcie. Poncz jest smakowity. Tak, delicje. O, balony. Wara od balonów, gryzonie, są moje. Dobra, powinno wystarczyć. O, pani dyrektor, szybko! Piotruś mówi, że ktoś jest w schowku sali chemicznej. Niemożliwe, sala jest zamykana. Wiem, powtarzam tylko, co powiedział i... O, proszę. O mój Boże, co tam się stało? To był sygnał. Idziemy. Dyrektor, chyba ktoś tam jest. Halo? Mówi pani dyrektor. Czy tam ktoś jest? Słyszałem krzyk, a potem huk. Dam głowę, że stamtąd. Znajdź pannę Kat Toporską, niech z mojego gabinetu weźmie klucz. Tak, przepani. A może powinienem wziąć te plakaty? Nie, zostawię je w klasie. Pośpiesz się. Tak jest, rozkaz. Dziwne. Klucz powinien być tutaj. Proszę spojrzeć, klucz. Może to ten? Aha. Jak wejdą do schowka, będziemy mogli się wymknąć. Jeszcze nie. Mamy coś do zrobienia. Co się dzieje? Co to jest? Plakat Karolka. Plan się powiódł. Mamy go. Teraz powinnam go zniszczyć. Powinnaś go zniszczyć? Właśnie to powiedziałam. Ale jeśli Karolkowi wydaje się, że zrobię to, co mi kazali, to chyba ma nie po kolei w głowie. Tak. Co? Hałas, który usłyszałaś, musiał dochodzić z przyjęcia. Przepraszam, pani dyrektor. Ale nadal nie rozumiem, skąd tu się wzięła woda. Udało się! So easy being me. I'm To była moja limuzyna. Ty, Karolku, nie musisz nigdzie jechać, bo przenosisz się do domu Wandzi. Akurat do niej.
lepiej, żeby ta nagroda była tego warta. Pa, Karolku! Czekamy na ciebie. Witaj. Witaj w naszym domu. Martwi mnie, że zajmę pokój Karolkowi. Nie martw się, Piotrusiu. Zaopiekuję się tobą. Kiedy nasi zawodnicy będą się urządzać w swoich nowych domach, my przyjrzyjmy się, jak sobie radzą. Witaj, Karolku. Skosztuj ciast. Mamy czekoladowe, biszkopt z kremem i bezy pawłowej. Och, nie wiedziałam, co lubisz najbardziej. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, po prostu daj nam znać. No, gdybym chciał nową grę komputerową z kosmicznym ninją. Już się robi, Karolku. Ha! Chciałbym też kawałek czekoladowego tortu, no i bezę z kremem pawłowej, kochanie. Ten pokój nie jest różowy, tak samo jak misiek. Och, nie denerwuj się, dziecko. Przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. O, czyli co? Ta-da! O, bilety na ligowy finał? Nie, to są bilety na mistrzostwa gry w pchełki. Chodzimy na nie co roku. Fuj, ale ja nienawidzę pchełek! Karolku, przyniosłam ci 3 kolejne porcje lodów. Dobra, niech pani to postawi. Proszę. Dziękuję. Halo? To ja. Chcę rozmawiać z moimi rodzicami. Czemu? Ponieważ wracam do domu. Tu jest beznadziejnie. Jeżeli ona teraz wróci do domu, to ja wypadnę z gry. Tak mi przykro, ale żadne z nich nie może podejść do telefonu. Zadzwoń za tydzień. Pa! To ja potrzebuję czegoś ze strychu. Akurat stamtąd? Trzymamy tam jedynie stare pluszaki Wandzi. Akurat są mi potrzebne pluszaki i to dużo. Już! Dobrze, Karolku, idę. A konkretnie jakie? Wszystkie. Ktoś przyszedł. Pójdę otworzyć. Niech pan nie schodzi, ja otworzę. Ojej! Karolku, czemu drabina leży? Proszę się nie niepokoić, zaraz ją przystawię. Tak, kto tam? Dobrze wiesz, kto, Karolku. Zawołaj moich rodziców. W tej chwili są oboje bardzo zajęci. Wpadnij w przyszłym tygodniu. O, gorzko tego pożałujesz. Możliwe, ale wcześniej wygram nagrodę pieniężną. Gdzie jest mój komiks z mutantem Maxem? Chcę go mieć w tej chwili. Już, już, Karolku. O, proszę, Karolku, przyniosłam ci też najnowszą płytę zabójczych szczurów. Masz już nowy super mega miotacz, Karolku? Nie jestem pewien. Może... Zestaw do mrocznej oranżady. Dokładnie taki, o jaki prosiłaś. A tu są bilety na mecz piłkarski. W końcu. A na kolację chcę zapiekankę pasterską, a nie tę okropną kapuchę. Tak jest, Wandziu. W tym bałaganie nie można niczego znaleźć. I czemu wszystko jest różowe? Nie bądź wredna, Wandziu. Nie jestem Wandzią, jestem Karolek. Chwileczkę. Zmieniam się w wredną Wandzię. Nagroda nie jest tego warta. Chcę wrócić do domu, proszę. Nic z tego, Karolku. Nie odeślemy cię do domu, bo podoba nam się, że z nami mieszkasz. To niesprawiedliwe! Znowu coś kryjecie. Nie, nie, naprawdę, przepani. Co was tak śmieszy? Sami nie wiemy. Nie zachowujcie się jak dzieci. Idźcie psocić na dworze. Z
zrobimy dużo odbitek i sprzedamy całej szkole. Jedną podrzucimy Katce Polskiej. A drugą Sidowi do szafki. Nie, mam lepszy pomysł. Nie pokażemy nikomu więcej. Co? Tylko pomyśl, dopóki mam to zdjęcie, dla Katki Polskiej jestem nietykalny. A to znaczy? To, że koniec z odrabianiem lekcji, koniec z dyktandami. To jest mój bilet do wolności. A co ze mną? No dobra, twój też. Sprawdzę prace domowe. Oddajcie wypracowania, bo będzie źle. Szybciej, szybciej! Nie mam całego dnia! Karolku, praca domowa, gdzie ona jest? Nieodrobiona. Nie odrobiłeś? Nie. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Byłem zajęty. W telewizji leciał Max. Pięknie. W takim razie nie wyjdziesz na przerwę. Nigdy! O, jedną chwileczkę. Co też mam w kieszeni? Może powinienem powiesić na tablicy ogłoszeń? Koszmarny chłopcze! Po namyśle postanowiłam darować ci tę niesubordynację wyjątkowo. Olo, gdzie twoje wypracowanie? Nie napisałem, proszę pani. Co? No bo też byłem na lekcji tańca razem z Karolkiem. Dziesięć minut, 15 sekund. Słabo. Karol, Olo, co wy tu u licha robicie? Nic, przepana? Tak, kompletnie nic. Sześć okrążeń boiska. I to zaraz, obaj. O, a skąd to macie? A stąd, czy stamtąd? Tak, może inni też chcieliby zobaczyć. Co, Karol? Tak, czy mamy ich zawołać? Koszmarne dzieciary! Coś nie mam dziś ochoty na bieganie. Ja tak samo, a w ogóle to nie lubię biegać. O, chociaż dwa okrążenia, proszę. Czy oni się tu nie całują? To obrzydliwe. No dobra, dobra. Wygraliście. Jakby nie każe im pan wziąć i ganiać? Nie. To niesprawiedliwe. Niby czemu ma im to ujść na sucho? Pięć okrążeń boiska. No! Karolku, zapytam tylko raz, gdzie to jest? Co, pani Katto Porska? Ty dobrze wiesz, o czym mówię. Gdzie to jest? Ale co gdzie jest, proszę pani? Och, z przeproszeniem, nie udawaj głupca. Zdjęcie, Karolku. A, dałem je Olowi. Łżesz, to nieprawda. Słowo honoru. To się okaże. Pokaż, co masz w kieszeniach. No dobrze. Oddaj zdjęcie albo... Albo co, pani Katto Porska? Albo gorzko pożałujesz. A co w zamian? Czuję, że tracę cierpliwość. Do końca roku nic do domu? Ostrzegam cię, Karolku. A z semestru? Karolku! Piotrusiu, co ty tu robisz? Idę do toalety, proszę pani. Wyjdź ze szkoły, już! Dobrze. Która jest Karolka? O, no jasne. It's so easy being me, I'm będziemy potrzebowali... Dobrego zawieszenia. Tak, dobrego zawieszenia. Układu kierowniczego i hamulcowego. I rakiet. Rakiet?
W Wielkiej Księdze Go-Kartów napisano, że dodatkowe wyposażenie może mieć negatywny wpływ na aerodynamikę. I odrzutowe turbo doładowanie. To dobra myśl. I naddźwiękowe mega dopalacze! Tak, naddźwiękowe mega dopalacze! Super! Trzeba nam części! Czołem. Co was sprowadza? Chcemy poszperać. Byliśmy tu pierwsi. My byliśmy pierwsi. Martw się, nie będziesz ich potrzebował. O, no dobrze. Tato? Dobrze wykonana robota. Jest strasznie twardy. Potrzebujesz mniejszej przyczepności i większej mocy. Spadaj, robalu. Nie bądź koszmarny. Jakieś pomysły? Tak. Potrzebujemy skrzydeł! Skrzydeł? Tak! Jak u wróżki! Nie ma mowy! Już jest! Już jest! O! Ha, ha! Teraz na pewno wygram! Moja córka zawsze wygrywa! Kupiliście go w sklepie! To oszustwo! Nie, zazdrościsz mi. Mój go-kart ma silnik, układ kierowniczy ze wspomaganiem, elektryczne szyby, podgrzewane siedzenie. Wymieniać dalej? Nie musisz. Ty oszustko. Ha! Oszukują przegrani, a ja jestem zwycięszczynią. Przypomnij, co mówiłeś o skrzydłach.